Co za ziom! Parszywa pogoda, siema, tato! Gdzie masz, mama? Cześć, siema. Z chatu nie kupiłam, sukinsyny co dzień liczą drożej. Jak leci, Albert? Królik, odrobiłeś lekcję? Tak, dobrze. W firmie przestali grzać, że to niby wiosna, panda kredytów. Będą nas wszystkim po drogu. A czy to nasza wina, że jest wiosna i pada śnieg? Mamo, dobrze by było, żebyś poszła od pani do francuskiego, wiesz, bo chciałaby się z tobą widzieć. Ona mówi, że jest bardzo źle, ale tak naprawdę jest bardzo dobrze. Słuchaj, z matmi jestem bardzo dobry, jestem chyba najlepszy. Wprawdzie Albert mówi, że się obijam, ale nawet jak ja się w ogóle nie uczę matmy, to jestem naprawdę najlepszy. Mamo, słuchaj, wiesz co? Murzynce mama pocałował Liliane w usta. Robert był zazdrosny, ale Liliana się zgodziła, naprawdę. Dobrze, Maruśka, ale przenieśli mnie do innego szpitala, będę miał nocne dyżury. Wiesz, jest to pewien problem, nie jestem zadowolony, ale oddział jest bardzo ciekawy. Wiesz, reanimacja, pełno ludzi z podtykanymi rurkami, przeciętnie co noc dwóch nieboszczyków. Jutro muszę włożyć koniecznie gruby sweter. Nie wiem, gdzie mógł się podziać, nie widziałaś go czasem. Poza tym, mam ci coś ważnego do powiedzenia. No moja narzeczona. Co? Dzień dobry. To jest... Leta jestem. To jest twoja... Dzień dobry. Nasze żona? Jezus Maria, tato! Czy ty to wszystko słyszysz? Mamo, przestań. Powinnam ci złoić skórę. Nie wiem, co mnie jeszcze powstrzymuje. Mamo, może sobie po materacę? Tak, idźcie po materacę do pani Hiperii. Albert! Jestem, mamo. Chodź tutaj. Chwileczka. Koniec żartów. Pamiętaj, trzeba Żanecie znaleźć pracę, mieszkanie i narzeczonego. Mama! To Maria z walizkami! Otworzyć! Tak! To Maria z walizkami! Maria z walizkami! Otworzyć! Otwieraj! Ty ich tak gracisz! Cześć, Marysia! Ale urosłeś! Walizka. No to walizka, już! Nie, mamo! Witaj, tato! Witajcie wszyscy! Cześć, Marysiu, tak trochę nie spodziewanie. A wejdźcie. A to? To? No więc pomieszkam z wami parę miesięcy, bo rozwodzę się. Co robisz? Rozwodzę się, ale nie przejmujcie się tym zupełnie, ponieważ mogę spać na tych materacach. Nie, to jest materac Żanety i Arlety. No ale co, Żaneta, już nie mieszkasz w Brukseli? No przecież mieszkasz tutaj? My też tak myśleliśmy. No to jak to możliwe? Zaraz ci to wytłumaczymy! Thank you.
mama! Co robić? Wybierz od plamia! Nie! Wybierz lawabo! Tak, tak, nie dam lawabo. Jest taki skuteczny, działa siłą wodospadu. Wiedzmy to sobie od dzisiaj. Lawabo! Gówniana telewizja, jesteście durne, durne, durne! Po co ci to gówno jeszcze wciskasz do innych? Aj, aj, zrobiłam się plama. Aj, aj, ale plama! Nie słyszysz siebie, jaka plama, ta bluzka nie jest twoja, ta plama jest sztuczna, wszystko macie sztuczne, rzęsy, paznokcie, cytki, sztuczne, sztuczne, sztuczne! Wybieram plama, on jest taki skuteczny, działa siłą wodospadu. Zamknijcie się, to kłamstwo, 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 zaraz rozwalę ten wasz domek, pierdoły, 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 wygadujecie! Aj, aj, ale zrobiła mi się plama. Ale nie powiedziałeś mi, o co chodzi z tym przypadkiem Adamskiego? Adamski? Adamski to taki facet, który ma kontakt z rzeczywistością pozaziemską. Mamo, powinnaś przeczytać tę książkę. Opowiadałeś im o przypadkach Adamskiego zamiast wygłaszać referat o Russo? No nie, nie zupełnie, bo to nie tyle ja mówiłem, co mówiono przeze mnie. Królik, nie powinieneś czytać tych wszystkich historii. Mamo, ona pyta, czy możesz to przechować ze względu na komornika. Boże, gdzie ja ten wazon postawię? No dobrze, do stołu, do stołu.
jeszcze inne plany. Pójdę do kasy po zasiłek. O, wybiorę się z samego rana, zabiorę ze sobą kanapki, tyle przyrządzi mi mama. Będę odwiedzał każde okienko, pytał wszystko po 1000 razy. Wyrzucę w kurę dokumenty, potem będę bardzo wolno prosił ich pozbieranie. W końcu położę się na ławce, poczęstuję wszystkich piwem. Nie, nie, będę bardzo grzeczny, bardzo, bardzo grzeczny. W końcu idę tam wodą, żeby dostać zasiłek. Nie, mam przecież wcześniejszą emeryturę. Pójdę tam po to, bo to najlepszy plan na to pojutrze. A następnego dnia rano zostanę w łóżku i będę śpiewał na całe gardło, jeśli tylko zechcę. Niech mi Bóg świadkiem, nie muszę nikogo słuchać, na pewno zechcę. Cześć Albert, chodź mój synu, chodź. Moja nadzieja, mój pieporodny kość. Chodź, zabaw się z żyjącymi, zatańcz. Płaszcz tej szatni, razem z umarłymi go tam zostaw.